trafiłem teraz na bardzo szczególne miejsce. Za mną podobno jest najpiękniejszy widok na świecie, najpiękniejsza panorama. Zaraz zobacz dokładnie. A chcę Ci dzisiaj powiedzieć co nieco na temat motywacji, na temat tego, co zrobić, żeby przemóc się do tego, czego Ci się nie chce. Jest tam to kilka sposobów. Pytanie, po co to robić? Generalnie robić to po to, żeby cokolwiek w życiu osiągać, bo można przeżyć całe życie i żyć, po to więcej zostanie, a można coś zostawić. Tu przy tej okazji przypomina mi się, ostatnio czytałem książkę, jest taki pan Dziarski Dziadek, który ma kanał na YouTubie, on ma 93 lata, ma mnóstwo energii, mnóstwo sił, codziennie ćwiczy, jest sprawny na ciele, na umyśle, zresztą obejrzyj sobie, książkę też polecam. On może się nie powtórzę dokładnie tego zdania, które on tam mówi, ale mówi mniej więcej coś takiego, że w momencie, kiedy leżysz, usiądź. Kiedy siedzisz, wstań. Kiedy stoisz, zacznij iść. Kiedy idziesz, zacznij biegnąć. I to jest według mnie to, co powoduje, że będziesz w stanie osiągać więcej. Będziesz w stanie osiągać więcej, niż do tej pory osiągałeś. Tylko teraz jest kwestia, co zrobić, żeby się zmotywować do tego, do czego do tej pory trudno Ci było. Czyli nie wiem, chcesz się nauczyć języka, chcesz zacząć chodzić na siłowni, chcesz zacząć biegać, chcesz nauczyć się jakiejś umiejętności, ale powtarzasz sobie, że zaczniesz to robić, ale tego jednak nie robisz. Co robić? A w ogóle tak Chińczycy patrzą na mnie dookoła, co tutaj się dzieje, bo dla nich polski język to jest dziwny język. Co zrobić, żeby zacząć działać? Jest kilka metod, ja Ci tylko podam kilka prostych. Jak będziesz zaglądał do mnie na bloga, albo zapiszesz się do mnie na listę na motywator.pl przez zapis, to tam podaję więcej metod. Ale w skrócie, pierwszą z podstawowych metod jest to, żeby na przykład powiedzieć swoim znajomym, że zaczniesz coś robić. Czyli na przykład jeśli chcesz zacząć biegać, powiedz swoim znajomym, że zaczniesz biegać. Chcesz przebiec maraton, powiedz, że będziesz biegł maraton. To wtedy nie będziesz miał problemu z motywacją rano, ponieważ powiedziałeś swoim znajomym, że coś zrobisz. Wtedy nie ma opcji, musisz zacząć to robić, bo będzie wstyd. Żeby sobie tutaj ułatwić, bardzo prostą metodą jest to, żeby zrobić po prostu pierwszy krok. Kiedy chcesz zacząć biegać, wystarczy po prostu przygotować sobie rzeczy do biegania, czyli dres, buty i zacząć ćwiczyć. Kiedy chcesz iść na siłownię, kiedy chcesz zacząć ćwiczyć na siłownię, dokładnie wygląda to tak samo. Trzeba sobie zrobić plan działania. Czyli powiedzmy, będziesz chodził 3 razy w tygodniu. Wyznacz sobie konkretny plan. Będzie to powiedzmy poniedziałek, środa, piątek, przychodzi godzina 18, wtedy nie dyskutuj ze sobą, bo w momencie, kiedy zaczynasz robić takie rzeczy, pojawiają się w myśli takie właśnie dyskutowanie. A może dzisiaj mi się nie chce, pogoda nie jest fajna. A może w domu zostanę, bo coś fajnego z telewizji. Bo może zadzwonił znajomy czy znajoma, że coś tam trzeba zrobić. Nie. Po prostu zero dyskusji z sobą. To jest kwestia swego rodzaju samodyscypliny i nauczenia się tego, że masz to robić. Tak samo jest z nauką języka. Jeśli chcesz się nauczyć języka, postanów sobie, że o jakichś stałych porach dnia będziesz się uczył. Postanów sobie, że będziesz powiedzmy uczył się 10 słówek plus jakaś tam reguła gramatyczna. Jeśli wejdzie Ci to w nawyk, a w nawyk Ci wejdzie wtedy, jeśli będziesz to robił stale. Po prostu nie dyskutuj ze sobą. Jak zaczniesz ze sobą dyskutować, to wszystko się posypie. Ja pamiętam, jak przygotowywałem się kiedyś do biegu rzeźnika. Absolutnie nie jestem biegaczem, w ogóle nie lubię biegać, ale postanowiłem sobie, że zrobię coś głupiego, czyli przebiegnę bieg rzeźnika. Wtedy miałem na to 2 miesiące. I mam zawsze mnóstwo zajęć, przychodziła godzina 23, ja jeszcze tego nie zrobiłem, czyli nie przebiegłem. I godzina 23, ubierałem się, padał deszcz, było zimno, nie było dyskusji, było jeszcze 1,5 godziny biegania. Dlaczego? Dlatego, że miałem konkretny cel, nie było dyskusji. Podsumowując, jak to robić w praktyce? Po pierwsze przygotuj sobie plan działania, czyli powiedzmy chcesz schudnąć, pójdź do trenera osobistego, żeby Ci przygotował trening, pójdź do dietetyka, żeby Ci przygotował co masz jeść. Wtedy nie będzie dyskusji. Po prostu będziesz robił to, co masz przygotowane według planu. Bo jeśli Ty się masz zastanawiać, czy masz zrobić to, czy masz zrobić tamto, Twoja dyscyplina na tym mocno ucierpi. Nie masz ochoty biegać, bierz się do tego biegania,
zacznij iść. Jak zaczniesz iść, to wpadniesz w pewnym momencie na pomysł taki, żeby zacząć biec. I zacznij biec. To jest takie proste i takie trudne zarazem. Pozdrowienia z pięknego Hongkongu. Mam nadzieję, że też te obrazki, które w międzyczasie pokazałem Ci, zainspirują Cię do tego, żeby się tu może wybrać i odwiedzić. Ile dań? Przebogate miejsce, ludzie mocno zapracowani, ale też tak bogatego drugiego miasta poza Singapurem jeszcze nie widziałem. Dzięki.